Cześć wam wszystkim, z tej strony Iker, gram tutaj w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mam odcinek 18, znajdujemy się w tym momencie w tym całym... w tych całych komnatach umarłych. Ostatnio byliśmy tutaj nowe zadanko, musimy się wziąć no i rozprawić z tą całą potemą. Wsłano mnie tutaj o całego gościa, musimy sobie z nim porozmawiać. Musisz być tą osobą, o której Falk tak dobrze się wypowiadał. Witaj. Falk wysłał mnie do ciebie, by porozmawiać o potemie. Ach, Potema! Była królowa samotni i jedna z najniebezpieczniejszych nekromantek w znanej historii. Prawie 500 lat temu niemal doprowadziła do upadku cesarstwa. Wydaje mi się, że mam na jej temat książkę. Dosyć dużo różnych książek czytaliśmy na temat Wilczej Królowej itd. tym podobne. A teraz powróciła, tak? Być przyzwanym w formie duchowej to nie to samo, co powstać z martwych. Będzie potrzebowała pomocy, zanim wróci między żywych. Na razie Wilcza Królowa uciekła w miejsce wypełnione zmarłymi, którzy są gotowi jej służyć. Udała się do swoich starych katakumb. Kilka dni temu jeden z jej sług przebił się przez ścianę do niebiańskiej świątyni. Dlatego właśnie musisz udać się do samych katakumb. Zrobię to. Zaraz mam tam iść i zrobić to w pojedynkę. Oczywiście, że dam sobie radę. Dobrze. Twoja obecność podczas przywołania wytworzyła pewną więź z Potemą. Dlatego to właśnie ty musisz to uczynić. Mogę pomóc ci w uporaniu się z jej sługami. Co do samej Potemy, odszukaj jej szczątki, zapewne już tylko szkielet. Zabierz go z katakumb i przynieś z powrotem, by mogły zostać uświęcone przez Arkaja. Muszą wiedzieć o Potemie. Ciekawa postać. Niesamowicie zła i wstrętna, rzecz jasna. Ale jednocześnie zaskakująco błyskotliwa i wspaniale posługująca się nekromancją. Zawsze była blisko zdobycia tytułu cesarzowej, jednak pomimo starań, nigdy jej się to nie udało. Jak na ironię, gdyby dziś żyła, byłaby ostatnim żyjącym członkiem linii Septimów. Zgodnie z prawem, byłaby cesarzową. Czy straceńca pochowano tutaj? Chodzi o tego gościa, co na samym początku, jak przyszliśmy do tego miasta, no tego wzięli tutaj, no i... zamordowali, zabili. Masz na myśli Rogwira? Tak. Wystosowałem prośbę do kapitana Aldisa. Pozwolił, aby Rogwir miał godny Norda pogrzeb, zgodnie z tradycją samotni. Tak dawno zajmujesz się komnatą umarłych. Całe życie. Praktycznie dorastałem w komnacie. Widzisz, mój ojciec i moja matka byli kapłanami Arkaja przede mną. Sądzę, że jestem tu, by chronić to miejsce przed ciemnością, która przenika samotnie. Jakaż ciemność przenika samotnie? To miasto ma długą historię szaleństwa i morderstw. Wilcza królowa Pelagius, śmierć najwyższego króla Toriga, a teraz te publiczne egzekucje. Moje księgi opowiadają historię. Nie miej wątpliwości, niezależnie od tego, jak piękne są te ulice, a bardowie jowialni. Do samotni zawsze ciągnie ciemność. Okej, spoko, czyli wszystko już wiemy. Niech Arkaj pobłogosławi cię długim życiem. Okradni? Wytrychy, no i 8 sztuk złotych monetik, zawsze się to może przydać, jakiś też pierścień, mam jakieś tumiki, ale to już szczerze nie jest mi bardzo potrzebne. Idziemy dalej. Do samotni. No i lecimy tutaj za pośrednictwem mojego zamężczego zaklęcia, jakim jest skazanie miejsca docelowego, tak? Bo strażników nie będziemy używać tutaj tego tłumu. Hola, hola! Gdzie z tymi czarami?
systemie. Do tej niebiańskiej świątyni bierze najwysyła. Jakąś kobietę. Niech cię ósemka błogosławi. W czym mogę pomóc? Ta mucha mi zawsze pod nogi wchodzi. Zdaje się, że coś cię trapi. Szukasz rady? Do czego służą te kaplice? Ludzie oddający cześć w kaplicach są czasem nagradzani przez bogów. Każde bóstwo daje inne nagrody. Możesz modlić się w każdej z naszych kaplic. Jedna z alków naprzeciw jest pusta. Ach, tak. Kiedyś była tam kaplica Talosa. Ale jakiś czas temu wyznanie Talosa zostało zakazane przez Konkordat Bieli i Złota. To jest Konrad Bieli i Złota? To traktat pokojowy, który zakończył wojnę z elfami z Aldmerskiego Dominium. Dominium uznawało wiarę w Talosa za herezję. Talos był wielkim człowiekiem i wielkim cesarzem, ale to nie czyni go bogiem. Niezależnie od tego, jak bardzo chcą tego gromowładni. Konrad, nie Konkordat. Dobra, fajnie, tak więc tu może porozmawiamy na wszystkie tematy. Zawsze cieszą się błogosławieństwem ósemki. Ty wiecie, tak ja bym cię chciał tutaj, okej, zobaczmy, co ty masz ciekawego, masz jeden wytych, no i 12 żółtych monet. No, kasa się zawsze może, bo chcemy się tutaj wziąć, no i pokręcić, czy nie? Zejść do piwnic, czyli tutaj do przodu, na lewo, będziemy tutaj zejść na dół gdzieś. Tak dobrze poszukam, pogrzebiam potem wszystkich miejscach, no to są już tutaj pół książki właśnie na temat tej królowej. Wilków, tutaj mamy już na typu kradzący złoto do kradnięcia i tak dalej, no bo jesteśmy jeszcze w tej całej świątyni. I córka pomniejszego uzdrowienia kradniemy. Niech wiedza o twojej boskości pomaga nam przejść wszystkie próby. Oczywiście, że tak, idziemy do przodu. Jesteśmy w tym momencie w tych całych katakumbach. Muszka mi stoi tutaj na tym dziwku. Możemy teraz wszystko brać i tutaj nie będziemy nic jumać. Pusta flaszka powinien, kurczę, tutaj ostro biorą te kobiety, schodzą, no i się biorą i upijają. Wino z Aldo w berce, mam jakieś ziemniaki, jakby co kartofelki. Ten świecznik widziałem, że dosyć drogo chodzą. Jeden wart, ciężar, a 25 kasy. Typu mechy do alchemii. Wreszcie jesteś. Wraca do mnie bohater, który zapobiegł memu więzieniu. Wiele ci zawdzięczam, maleństwo. Kiedy zginiesz, wskrzeszę cię i zajmiesz miejsce u mego boku. Wkrótce będziesz mi służyć. Wilczowa królowa. Panie mi tutaj otworzyła drzwi, jest dosyć sympatyczna, miła i w ogóle. Że do wilkołaków kuczyna należy, to nie wiem, czy będę mógł wziąć i tobie brać i służyć. Ostatnio chcieli ją wziąć i przywołać i też ją związać, czyli zrobić tak, żeby ona im służyła. Ale ja im to ja temu zapobiegłem. Zabijając te wszystkie wampiry i tak dalej, podobne. Mamy kupę różnych win z Aldo. I jaki fajny gość. Dostał headshot, dobra. Żelazna tarcza, złoto, kościane kościane strzały, co ja mówię. Mogę tę piąteczką, jeżeli ktoś odszkoszy, czy nie? Kurczę, mogę? Bo to mi w tym momencie brało i pracowało. No, te mchy są potrzebne, szczerze mówiąc. Ja tutaj z alchemii dosyć ostro biorę i staram się korzystać. Na typu z sole. Puchar, ciężar 0,5, wartość dosyć duża. Kupę różnych tych mieci. Zatem starałem się tego wszystkiego jakoś pozbyć. To jest nie tak. Bierzemy łuk w łapę. Mamy przeciwników wykrytych. W okrycie mam też kufer. Tylko po mniejszej magii. 51 sztuk złotych monecik. Wracamy trzy ziemniaki.
Nie wiem, biorę, podnoszę to wszystko i to całe jedzonko. Mam tylko jeden kufer. Góry mamy ametyst. Sztabka stali 58 w tym momencie. Śmiertelnicy są zła. On jest tchórzem. Bojąc się ich, powinniśmy żywić się, kiedy chcemy. Głód mnie wykańcza. Mamy tu jakichś ciekawych wyników. Może dziś znów się. Stary wampir. No. Trochę on tam przypali. Cześć, mamy tu już na typu beczki z marchewką. Tu mam pustą beczkę. Tutaj jeszcze mamy kiepczkę pustą. Stary mną skółkę. Iż tu buty, czy takie strzały zamiast. Weź mi kobieto, to co się możesz. To kurczę biorą i zasłonięją moich przeciwników plecami, to za kolesia. Im troszeczkę pomóc, może mi wreśnie i odskoczy tutaj walka broni jednoręczną. Taka się kurna ta. Patrz jaki idiota. Już raz kurczę Feingalda wziąłem i zabiłem coś, Władek. Ciekawa walka. Ja nie chcę za mnie z nią widzieć, ja jestem na jednym takie sieknięcie. Stara wampirzyca. Gdzie ona jest, kurna, to ej. Tam się chowa, patrzy się. I ze mną też jesteś potrzebny. Potężny nam klucz do starych kryptów. Samotni, miksturka kondycji, wampirzy pył, 3 sztuki złota, wampirza zbroja, wampirze buty, 8 takich strzał tam, kościanych, srebrny naszyjnik ze szmaragdem, strawy topór, no i szata przyspieszenia, ta regulacja ma przyspieszona. Zbyt potężna, żebym mógł ciebie wziąć, no i wskrzesić. Taki puchar mamy tutaj, 5 sztuk do tych monet kosztuje. Taki talerz, oprócz tego tutaj nic ciekawego nie widzę. Mamy te zwłoki, ten dawny norski łuk. Złoto strzały, no i norskie strzały. Nic potem ciekawego. Tej skrzynki, które są puste, w jednej mieliśmy te 5 jabłeczek. Tutaj mamy też 5 jakichś jabłek. I idziemy dalej, musimy tam całą potemę wziąć i odwiedzić ciekawą naszą ukochaną, sympatyczną kuglę. Tutaj zamknięte drzwi, jakieś pułapki. Kuku? Dorwę cię!
Znaczy tą tarczę też możemy podnieść sobie, na razie mamy miejsce. W naszym ekwipunku to możemy brać i tutaj sobie rzeczy podnosić już tego typu. Łapka zajmę jeszcze. Kolejne beczki, znaczy ja tutaj biorę i podnoszę to, ale nie wiem czy to w ogóle nie jest potrzebne. Wino za to jest w sumie te foty same jakieś zwłoki. Taki mieczek ma 17 waży. Sympatyczny, bierzemy taki chomik. Czekaj, ten chomik ile tam ma tych? Chuj. Antytyczny chem, to jakby co? Mam tutaj 30 takich takie obrony. 25. Gdzie tu się otwiera? Powiedzcie, wymieniam te dźwignie. Mamy gościa naprzeciwko, dosyć sympatycznego. Żelazna tarcza, 6 sztuk złotych monet, tylko się strzała jedna, tylko szkoda, że nie dwie. Miałem, że mogę też zwłoki brać, no i przesuwać. Znaczy nie zwłoki, tylko wszystkie przedmiotiki w ten oto sposób. Klikając na nie, tak dalej, świecznik dosyć drogi. Wino, saldo, jakby to zbiera, mam tylko jednego. Jakiegoś draugra. Nie draugru. Mamy dwóch draugów tam. Zadno, 12 sztuk złotych momencik. A co to nic nie bierze, nie waży. Łączka kostna, 11 sztuk złotych momencik. 3 kościane strzały. Mogą sobie to też w sumie skrzesić. Nie będzie używać już na typu magii. Mi się tutaj brownie powoli jakoś poziom jeszcze zdobywały. Kolejne przejście, no i tutaj nie mamy żadnego tutaj punktu celowego. Tak więc nie mamy co brać i używać tutaj naszej magii zamiaszczonej. Mamy tutaj jakieś zejście jeszcze niżej do jakichś ciemniejszych stron tego oto miejsca, jakiejś jaskinie. Idziemy coraz głębiej. Więc jakby co? Tylko tyle potrafisz. No są te wampiry, które chcą wziąć, no i nad tą potemą jakoś zawładnąć. Wampir kroczący we mgle, da? Ale jestem jeden niehonorowy. Wampirze był 5 sztuk do tych monetcik. Wampirze zbroja, wampirze buty, kościane strzały, 11 sztuk, to spoko. Mnie cieszą, że tego typu mamy tutaj strzały. Zbieramy wszystko. To później będziemy się bardziej żywić. Mam tutaj jego. Innego przeciwnika. Rozpłatam cię na wybuch jest zajmiaszcz. Wyciągnę strzały. Tutaj mamy jeszcze jednego chyba tego całego naszego kochanego drona. Draugranta, łączka kost, no, nie jakaś tam strzałka. Tutaj mamy jakieś załamanie tekstu, dosyć ciekawe. Ale dobra, wchodzimy już na zewnątrz.
pomidory, jakieś jabłka. Znaczy nie czytam. Nie czytałem, co to są za jabłka. Szczerze mówiąc, F5 jakby co. No idzie, idziemy. Gdzie tam coś jeszcze nie było. To ty weszłaś w tą pułapkę, ja takich rzeczy nie aktywuję. Oczywiście mi się oberwało. To piękne. Bucho, jak cię kopnę. Jak tam byłem, idziemy jak najszybciej stąd. Bierzemy wszystko, co możemy. I będziemy sypać dalej, tak? Będziemy coraz niżej. Będziemy jeszcze klimat. No fajnie, gość ma tych chemików, powiem. 3 złote sztuki kościana strzała. Żelazna strzała, 4 sztuki złote. Żelazna strzała, ametyst, miksturka siły. Łączka kost na złote, 19 sztuk. No ktoś tu miał jakąś podziemną tą bazę. Kamień. Szlifierski, tutaj możemy sobie jakiś ten naładować, ten parkowe rękowice, ciężar 7, wartość 200, spoko, bierzemy. Łapkę. No widzicie już tam. Poziom 45, otwieranie zamków. Cooper, możemy otworzyć 58 sztuk złotych monet i skórzone karałasze bierzemy. Mamy tutaj tą dźwignię jakąś ciekawą, tak? Się wycofać, a moja mucha bierze i idzie do przodu. Cześć, jaka fajna pułapka. Okej, rozumiem. Myślałem, że tak to cały czas będzie działała i w ten sposób będzie można ją wziąć. Jakoś wyminąć tę miksturkę niezwykłego uzdrowienia. Dekod zdrowia, śnieżny jad, czosnek na wampirydę. Gałąź octu. Laboratory alchemiczne. Jeżynki. Wiszący mech. Idziemy dalej czy nie? Idziemy. Schronienie potemy. Wpięć, znaczy mam tutaj automatyczny zapis, nawet nie potrzebuję. Idziemy kroczek po kroczku do przodu. Wykrytą mnie. Ucho. Ty możesz się przydać, to mi się zawsze nie pytajesz. No, w tym momencie jesteś sympatyczna. Mściciel. Mączkę kost na 7 sztuk złotych monet, 16 strzał, no taki topór mam, co ciekawe. Tutaj widziałem, że mam jeszcze jakiegoś innego przeciwnika gdzieś z rogiem. Ostro nas czekającego, nie, czychającego tam. A nie, to ci się tutaj troszeczkę uspokoiła muzyczka, spoko, idziemy z tym dalej. Poziom 39 mamy.
pomniejszego uzdrowienia. Tu jesteś. A kuku? Dubik tego bota wampira. Ładnie ona tam bierze i przedstawia tą postać. Mam tutaj jakąś trumnę. No to pewnie ona z tej trumny wziona i została uwolniona. Ja mam pomóc, bo widzę, że sobie nie dajcie rady. Wampir kroczący we mgle. Oczywiście, że tak, trucizna magii, wampirze po 11 sztuk tutaj monet, wampirza zbroja, wampirze buty, bije tylko kościane z czarem. Stalowy mieczek mnie nie interesuje. Buty mam coś ciekawego w tej trumnie. Tutaj byśmy mieli jakieś przejście, chyba tutaj będziemy na samym końcu tego. Ale ja z F5 jakoś. Okej, jedynka tutaj zadziała. Teraz dwójka albo trójka. Sobie to wezmę i schowam to. Nie, to nie było to. Dźwignię. Dźwignia nas w tym momencie interesuje. Została tylko ta pośrodku, tak? No obie, ja to się przejść otwiera. Byśmy tutaj źle nie nacisnęli. To jakoś nacisnąłem, chyba że tutaj mi się jakieś przejście otwiera. Nie. Ciekawa sytuacja. Dźwignię numer 3 chyba. Nie, to nie było dźwignię numer 3. To będzie ostatnia z dźwigni, tak? Się to panie wzięło i otworzyło. Ale tak, no to ostatnia będzie zwykli. Uda mi się tam jakoś przycisnąć? Oczywiście, że uda mi się to jakoś zrobić. No kurczę, wcześniej jakoś się tutaj przycisnąłem. No ciekawa sytuacja. Może nam na cichaczu? Nie. Już czas? To jazda. Okej, idziemy. Pani Farkasin chyba mnie przesunie. Mnie chyba przepuszczą, czy nie? Na lewo nic, na prawo nic. Tam widzę jakieś tamy. Miejsce, do którego pracowałoby się dostać. O kurwa. Wiecie. Ok, udało mi się to jakoś rozbroić. 5. Na prawo nic, na lewo nic, tutaj mamy jakieś te świeczki. Drewniane drzwi. Śmiertelniku, udało ci się daleko zajść.
Zapewne pragniesz wejść do sanktuarium potęgi. Zajmę się tym. Widzisz, będzie potrzebować mnóstwo świeżych, żeby odbudować jej armię. Do sanktuarium pod temy, pochodnia 6 złotych monet, wam czas była pomniejszego przywołania. Ciekawe. Miał być buty, dwie tylko tego postrzały. Możemy sobie jakieś tutaj też czary wziął, no i wpakował. Zniszczenie w ogóle. Bo nie doręczę, teraz do poziomu 65, spoko. No 39 poziom jeszcze. Naszy przedświt. No zniszczenia mogę sobie wziąć jakieś te czary pakować. Oczywiście farkas mi się też tutaj pod aż mieczy gdzieś wpakował. Jakby co? Parka się weźmie z pieprzej z linii ataku. Braugurum, pan śmierci. Okej, okay, skończy. Prawie mi się kończy moc naszego zmarszczego mieczyka. Bonitowy mocz miał. Miecz ma gościu w sobie. 7 sztuk złotych monet. Czy kościane z czar, trochę mało. Tutaj mamy jakieś te pod spodem. Tutaj moglibyśmy jakieś C4 pewnie podłożyć, jakieś ukryte byłaby. Klucz do sanktuarium po temy. Drugi taki klucz tutaj leży. Użyłem klucza, no i schodzimy niżej. Mamy tutaj coś ciekawego, czy nie? Chyba nie. Idziemy do tego całego sanktuarium. Jest tam kto? Wszystko jasne. Co tu się dzieje? Okej. Mam cię. Gdzieś tam bardziej widzę moje pyciuki ukochane. No to za głupi ludzie, no kurna tam za ten. I tutaj możemy sobie skrócić spożywienia. No jedną butelkę wina możemy sobie sieknąć przed tą całą akcją. Miksturki. Zwiększa zdrowie, łuki, jakieś tam obrażenia, kondycji, magii. 50 zdrowia, mamy takich 10 miksturki, to wiesz, sobie tym możemy wziąć i wypić, co tam się dzieje. No i czy to więcej życia znać? Skłoniesz
Albo na życie bierze i wysysa z innych tych postaci. Teraz stary wampir. Okej, to jest krytyczne. Rubin bez gazy, wampirze pół, 3 sztuki złota, wampirza zbroja, wampirze buty, 20 kościanych strzał, no i orkowy topór wojenny. Tyle, koniec, spoko, to zamiarz. 9 sztuk złotych monet, pradawna norska strzała, 16 sztuk. Giełdki, pradawny norski łuk, 18 waży te. Rozmieć tego. I co, naszym ekwipu kupić będziemy radzi. Idzie z rzeczami z naszym tym przyjacielem. Ta stara urna, ametyst bez gazy, no i złoto, 4 sztuki złota. Kurde, jakaś tutaj leży. Urna, 5 sztuk złotych monetik. Kolejna urna, 2 sztuki złota. 8 sztuk złotych monet. Mączka kostna. Żelazny hełm. Wiem. Później będziemy kombinować, jak będziemy przepełnieni. Przydałbym się tutaj zapisać sobie genie. F5 jakby co. I lecimy dalej, moi drodzy przyjaciele. Ukosiani. Widziałem, że się podniesie. Nie wiem, tylko nawet widziałem. Nie, no, szkielety są kurczy. Cienkie dosyć, znaczy on widzę, że ma dosyć ciekawą tarczę, co? Wiecie, sobie tutaj mogę wziąć jakiś innych tych przybłańców, po prostu od czasu pływać, a dobra już. Tak jak mi się kiwał. Mam pewną ilość życia, tak więc z mieczem sobie możemy tutaj troszeczkę wziąć i po... bojować. Przeładowanie broni. Twoja broń użyła całą moc, jaką była naładowana. Żeby ponownie ją naładować, wybierz ją w ekwipunku i wciśnij przycisk D, ok? Czekajcie chwileczkę, ja sobie wezmę naszego ekwipunku, wejdę, no i wybiorę moją zamiarzką broń. Redświd, gdzie ona jest w ogóle? Zobaczcie, mam tej rzeczy. Tu mam ten przeładowaną, tu mam nowy Redświd, jakby co. No to ten będę sobie wybrał dużo czego mnie. Czekajcie, bo mi to się nie podeszło. Ale mógłbym też te całe kamienie dusz używać na broni i ją w ten sposób doładowywać. To wszystko biorę i spinię już nam. Broni dalej, ten wzrost do poziomu 60, już tego spoko. Ja trochę trzeba się tutaj pobawić walką bronią. Ciężki pancerz mi wyrasta i w ogóle. 7 sztuk złotych monet, 2 kościane strzały. Norski stary miecz, no i taka ta. 150 mam. Do wszystkiego zapchanego. Tutaj na prawo. O, coś mamy. Tylko odporności na ogień. Okuta, że lasna tarcza. Ciężar 12, wartość 100. Kościane strzały, 2 sztuki. Stąd przybyłem i nic tutaj ciekawego nie zdobyłem. Mam tu jakieś te kwiatuszki? Kwiatuszki tutaj mam te strzały, te całe kościany widziałem. Dobrze pamiętam, one są bardzo drogie. Te wszystkie urny już przeszukałem. F5 jeszcze bym sobie tutaj wziął i wpisowałem tutaj ten mikturkę na chłód. Szkieletowa jakaś stop. Dlatego szkielecika wcześniej rozwaliłem. Czekajcie, kurna, tam mogę sobie go wziąć i obczaić. Może coś ciekawego będzie miał. Na tą stop. Pają kliknąć, pewnie się. Kasie. Mączka kostna. Żadna tarcza. Bierzemy ją czy nie? Nie, na pewno nie potrzebuję, bo ja mam żadnych tarcz, mam tylko tego gościa sympatycznego, którego też wcześniej rozwaliśmy. Mamy te zwłoki, tylko szkielecika już całe. Mamy wejście do tego cego. Ło kurna chata, ale jasne. Było tu? Czapka stara jakaś ta. Ja pęteczkę mogę sobie wziąć i tak. Mogę sobie ich wziąć.
Próbować jakby co. Złoto. Złoto. Już niedaleko. Chodź, maleństwo. Zginiesz i będziesz mi służyć. No, powiem ci, że jest strasznie słodka. Młody wampir. Mogę sobie go przeszukać, mogę. Tak więc trochę mu tutaj wezmę i... I powyłączam możliwie, czy... Ej, panie. Jestem cały duch potem, jak sobie bierze i co chwilę ich tutaj ten... Ja sobie w tym momencie chcę przywołać kogoś, przywoływanie ciekawego. Jak go. O, tą bestię sobie właśnie przywołam, czego mnie. Tak dla odmiany, patrz jak to pani wygląda, zajmiasz się sympatycznie w ogóle, nie? Taki to jest ciekawy maga. Tylko się od nich to bierzemy. Złoto. 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 Elfia buława. Bierzemy. Czysta się tym, już jestem przeładowany. Panecku, panecku, ratuj mnie, jak możesz. Wciąż tu jestem. Oni za mnie trochę rzeczy, jak możesz. Co chcesz zabrać? Oczywiście chcę ci wszystko dać, to co mi jest. No, znaczy nie, że niepotrzebne, no ale... Bojtowy miecz masz, elfia buława masz, elfia strza mnie interesuje, ten cały ubierz ode mnie. Ale? Mam taki sam kostur jak ty. Bojtowy wojny topór, ostrze ofiarta sobie zatrzymamy, ale kiedyś to sobie weźmiemy, jakoś będziemy używać jakby co. Słaby topór. No a łabazik mam też sobie ten strój jakiś ciekawy. Już widzę, że masz wszystko tutaj przeładowane. Maldyczny hełm, widzę, że jest lepiej od tego, co ten, co miałem, bo nie to wątpię, czy ja używam. Naszyjniki już nie na typu. Markowe rękawice masz. Pierwszy sobie zatrzymamy. Srebrny hełm, naszyjniki. To są, szczerze mówiąc, dosyć leciutkie rzeczy, tak więc nie wiem, po co ja to biorę. I przechowuję w jakiś sposób, okej. Okay. Ruszajmy. Łączka kostem, bierzemy to, bierzemy też. Czyli troszeczkę mi się tutaj w tym momencie miejsca wzięło, no i... podniosłem kurczę szytość, czego nie wiem, czy potrzebuję tego, mam tutaj cały czas... tego typu... piękna, ebonitowa tarcza, chudna to, skąd ona mi się wzięła i wypadła? Żadny hełm z wiodowcy, a czy się jakie wam jeszcze pokazuje? Wciąż tu jestem. Dobrze, cieszę się z tego powodu. 9 sztuk złotych monetik bierzemy. I na ebonitową tarczę, skórzane buty też mamy. Złoto. 13 sztuk złotych monecik. No tutaj pasowałoby wziąć, no i nie, że wszystkich obczaj, tylko kurczę, no. Ci to tutaj mają pochowane. No typu rzeczy dosyć sympatyczne mi się uda tutaj znaleźć, jakby co. Całe mieścicie, tego już wcześniej poszukałem, dobra. On przyszedłem, tak? Pamiętam tego gościa. Patrzcie, jaki fajny gościu ma uśmiech. Idziemy dalej. Ja aż tutaj złoto kurczę znajduję. Mam tylko tego wampira. F5 jakby co? Gościa na strzała żelazna, pierwsze imię nie interesuje. Porażenie na porażenie, ale że jakiś sympatyczny.
Żelazne drzwi F5. Ja cię kręcę, mam tym ząbiek, co mogę być. Udało się daleko zajść, śmiertelna istoto. Ale czy pokonasz moją radę? Przekonaj się. A więc prowadź. To mnie bierze, atakujesz tego cego. Tak schowam. Tego właśnie chcesz, co? Uroniesz wszystko. Nie uciekniesz mi. Ile mi się tutaj udało znaleźć tyle tych różnych miksturek do tego? Na błyskawicy odporności. No kurna, tam zasłania go się tym. Mściciel. Zaraz będziesz gryźć glebę. Ty potem o. Mógł się tego, szkoda. Księga czarów, odwaga. Sympatyczne złoto. To się nas czarów, szczerze mówiąc, nie bardzo wierzą i interesują. Żadne patrzenie z mniejszego to potrzebne. Czekaj, się zdobył, bym chciał się wziąć jakoś tutaj schować może. Znowu mi kurna to wskrzeszyło. Patrzcie, kiedy na mnie leci tych przeciwników. Ej no. Kiedy mnie zetło, to mi to nie działa. W żaden sposób. Przerzuciłem różnego typu magię. To by mi się oczywiście, że jakiś kolwiek sposób. Kolejne kurna to dziady mi tutaj biorą, no i powstają z martwych. W sumie to miejsce zaraz mi tutaj kurczę wezmą i... No i mnie tutaj interesuje. Gdzie mamy tutaj miksturki do... Jak odporność obrażeń od porażenia 50. Wybijemy sobie to czegoś, to by nie. Łuki zdając więcej obrażenia. Idzie punkt magii. Dobrze jest. Mam gdzieś moją przyjaciółkę też.
śmierci. Cios krytyczny na Dagu. Dla Uga. Kurczę, Farkasie, cię zabiję. No to... To mam potem, i teraz muszę twoje szczątki wziąć i zebrać coś. Sztuk złotych monet, 9 takich tych, ebonitowy wielki miecz 22, ciężar 22, obrażenie 24, 1400 kosztuje, kurna, ale pięknie, dobra. Ebonitowe rzeczy mi tutaj biorą, no i wypadają. Mogę tego przesuwać, te zwłoki chyba tak. Słuchajcie, no już mi nie jest potrzebny, tylko mamy jakieś też zwłoki. I mamy tutaj różne typu zaklęcia, dosyć ciekawe, na przykład mamy w iluzji. Przemianie mamy. Płomień świecący. Taką zewnętrzną na latarkę jakby co. To wszystko będzie mi tutaj mogła wziąć i o objaśniać. Będziemy dzięki temu wszystko mogli tutaj ładnie będzie obserwować co się dzieje dookoła mnie. W każdym kątku. Darny narski, kto nie, to nie gra na 6 złotych sztuk złota. Ciężka strzała, narska strzała. Brawo, nic tutaj też nic ciekawego nie ma. Trumny, z których mi powychodziły te bosie. Złoki tego gościa chciałem wziąć i obczaić, ale nie mogę. No tu sobie jeszcze będziemy przebiegniemy. Daj mi coś spędzi, kurwa, na sobie moi przyjaciele. No idziemy tam, gdzie jeszcze nie było, powiedzcie wiem. Co to się dzieje? Szczątki potemy. No to było zbyt piękne, by. No spoko. Na dzień dobry. Kasia, jesteś kurczę irytujący, jak to jest w ogóle możliwe, że ty mnie wziąłeś w tym momencie w ten sposób. Mi się bierzesz i pchasz pod kurna to. Pewnie się wystraszyli. Okej. Jak to plazma. Złota. Elfie miecz błyskawicy, cel traci 25 punktów zdrowia od porażenia i dwukrotnie mniej punktów magii, spoko. Żyjemy? No, idziemy po te całe szczątki. Na prawo nic, na lewo chyba też nic nie ma, mam jakiegoś tego kościotrupka. Czaszka tej oto całej potemy, mam dosyć ciekawe, widzę, że... czaszce jakiś diamencik dosyć ciekawy. To jeszcze sobie chciałbym zarzucić okiem, mamy zajmiaszczy kufer. Ciekawe co w tym momencie mi się tutaj w nim weźmie i wylosuje legenda domu Krathelle. Wielki klejnot dusz, 3 wytrychy, 8 sztuk złotych monet, złoty naszyjnik, krasnoludzka strzała, płytowa zbroja rycerza, zwiększa zdolność ciężki pancerz o 15 punkcików, w tym 471. Wybojnitowy topór bojowy przez przesiewanie tam wchłonie 20 punktów magii. 471, 490 już mam. Czy to mi pomoże coś tutaj wziąć i ponosić? I co tutaj mamy ciekawego? No w pożywieniu będę miał już na typu rzeczy, które mógłbym wziąć. No mam już zbyt dużo tego. Księgi, no to ta książka mnie strasznie zainteresowała, Księga Czarów Odwaga, to ja sobie to mogę przeczytać i tą oto legendę też można sobie przeczytać.
ciekawe. Czekajcie, w tych książkach coś mam ciekawego, czy nie? Chyba już nic ciekawego. Mamy coś ciekawego chyba w tych strojach, czy ciekawego. Wiesz co, pasowałoby mi się, kurna, to pozbywać w jakiś sposób. Nam, że tu mamy te tarcze aż 5 sztuk. 12 ważą. Erno to jest upuść. Możemy tutaj wpakować do tego, jakby co. Nie wiem, po co ja to brałem i zbierałem. Erno to jest umyślne. 480 żelazna tarcza. Okej, okay. No to jest sympatycznie, trochę więcej mamy miejsca. No, i zamiast ten tego, nie? Drzwi. Na prawo nic, na lewo też nic nie widzimy. Mamy tą całą czaszkę potem, ona jeszcze, że więc intryguje. Czekajcie, muszę sobie ją wziąć tutaj. Obczaić. Czaszka potem. Tu mam dosyć ciekawą tą koronę. Ciekawy jestem, co to jest, jakbym to ściągnął na siebie na oru, to co bym dodał. Tutaj zablokowane drzwi. Blokujemy, a odblokuj to. Użyj tych drzwi. Okowy hełm płytowy. Jak ten hełm podniosę, na pewno ten człowiek mi się tutaj weźmie i... Tego właśnie chcesz? Co? I tutaj mamy różnego typu bronie. Ciekawe, patrzcie, mam taką tą stawą Boaver. Ją usunę, bo zaraz widzę, że mam coś ciekawych różnych rzeczy do odniesienia jeszcze. Dymeczka tam, ten człowiek nie, tak nie człowiek, tylko drałku mnie interesuje. Tak się nas cały 9 sztuk wypłynąć. Ja podbijemy sobie troszeczkę ten nasz zemiaszczy poziom. Czekajcie, nie będę wrogi kombinował. Blondzie to są moje ukochane przedświty, powiedzcie wy mi. Czyli tety musimy go, znaczy możemy go naładować. Pomniejszy klejnot dłuż, pospojity klejnot dłuż, wielki klejnot, no to pomniejszy na początek. Znowu to jakby co? Pospolity. Te. Wielki klejnot dłuż. Mam nadzieję, że mi w ten sposób też się bierze i zwiększa dzięki temu. Tego to jest, mam też to zniszczenie całe zamiaszczu. Iskry na przykład mogę sobie wziąć i w ten sposób ćwiczyć na tych kwestiach. Magia mi skończyła. Nie, trzeba sobie wbijać już na tej punkcie. Rzadko w ten sposób. Ja tym miałem ten cały okowyk, a mi to się z nim stało, kurna to. Zwolnił mi go z tego poddystału. Przywołanie, tak? Tego chciałem sobie też się przywołać, tylko że mi się w tym momencie mała skończyła, ale... Bointowy mieczyk, kurna, to dużo kosztuje taki mieczyk. Bointowa strzała, błyskawica, strzała, żelazna tarcza mnie już nie interesuje, żyjesz, żyjesz. Jest kurna ta hełm, ej tutaj, duch hełm zamiaszczy. No i teraz będziemy go szukać po tej całej lokacji. No był tutaj hełm, moi drodzy przyjaciele. Gdzie mi go dziś zrzucili, o tyle też. Tylko by hełm płytowy. Że 8 zatentygowany. To jedną żadną strzałę weźmiemy. Nie te strzałę, tylko tarczę weźmiemy i wyrzucimy. Dzięki czemu doznam się miejsce tutaj wzięło i zrobiło. Idziemy do Skyrimu.
Do błękitnego pałacu musimy iść, czy do tego dziadka cego? Elfi Helm tutaj jest jeszcze, jest kurna ta, ciężar jeden z tyłu kosztuje. Kolejny kufel do otwarcia. 21 sztuk w tym momencie. Ile mamy tutaj ciekawych tych prezencików? Tam toporek z zamiaszczu. A, jak to pięknie wygląda. Jesteśmy w tym oto miejscu, tam wróć do tego gościa i musimy oddać szczątki tam. Czwórka jakby co, nie? Pobiegnąć. Tylko łak na razie się nie będziemy bardziej zmieniać. Czym to tamtą stronę bierze i prowadzi? Legmopka. No to ciemno samotnie w ten sposób. Nie będę kombinował. Będzie szybciej. Idziemy do tego i tamtego. Oj tamto. Wpędzie jakby co. Bejran, rozejrzyj się. Broń, masz tutaj 17 strzał tego typu strzały. Potrzebuję krasnoludzkie strzały. Aż tak bardzo ich nie potrzebuję, no ale mnie tutaj interesują jakieś inne ciekawe rzeczy, nie? Rzucenie czarów mnie kosztuje. Łuki zadają 15% obrażeń więcej. Mi pasowało sobie to kupić. Łuki zadają 30% obrażeń więcej, to jest podłe. Jakie to jest podłe, moi drodzy przyjaciele? Nie mogę. To kupuję to. Spytam ci to, co ja sobie w tym momencie od ciebie kupiłem, da? Innego wyjścia w tym momencie nie widzę. Kurna, ta jazda, nie? Wytrychy 7 sztuk bierzemy. No i teraz ja ci posprzedaję to, co będę mógł. Błędowy miecz masz. Retoryka wraca do 59 poziomu, spoko. Powiem 20 punktów magii. Masz ten błędowy, miecz. Elfy miecz błyskawic masz, nie jest mi to w ogóle potrzebne, to sobie zatrzymamy jakby co, nie wiem po co, ale kiedyś możemy się to podać. Ćwity dwa sobie zatrzymamy. Łobasik też jest w sumie dosyć ciekawy, musiał sobie go kiedyś wziąć, gdzieś wrzucić. To ci sprzedam. Sobie zatrzymamy, da? No bo sobie to zatrzymam, czego by nie. Błyntowe tarcze mamy dwie sztuki, to idą ci sprzedam. Fichem ci sprzedam, to ci roznoszę to ze sobą, no ale nie wiem, to jest mi do czegokolwiek potrzebne, jakby co. Chyba hełm płytowy nie jest mi potrzebny, to jest zamiaszczy przedmiocik ten. Większa zdolność ciężki pancerz o 15, to nie. To ci mogę też sprzedać srebrny jakiś tam naszyjnik, masz. Wampirze. Zbroje, buty. Czy mam tutaj kurczę badziewi. Żelazny hełmik mamy już na typu miksturki. Podnosi na chłód. Większe zdrowie 80 punkcików. Zwiększa odporność na obrażenia, to mi się szczerze mówiąc przydało. Regeneracja zdrowia przyspieszona, to nie jest potrzebne. Łuki zadają kondycję 6 takich do życia. Odporność na ogień, do magii. Udzik zwiększony. Czy wszystkie choroby, to jest dosyć przydatne. 25 obrażeń trucizny, osłabia magię celu 50. Uwalnia regenerację kondycji, spowalnia regenerację many. Zwiększa odporność na obrażenie od porażenia. To ty nie. Wielnie z zamku w łatwiejszy, to jest sympatyczne. Zadaje 50 punktów obrażeń od trucizny. No i taki ciekawy jad. No, ci te wszystkie wina mogę w tym momencie posprzedawać, czy moja przyjaciółka. Wodniki nie, no ale księgi mogę ci sprawdzić w różnie. Mamy te ametysty bez skazy bursztyn. Chciałem sobie trzymać, to jest w sumie dosyć też ciekawy przedmiot. Kamienie serce, stal, świeczniki dwa ci sprzedam, nie? Zapraszam do tego i tamtego. Wciąż tu jestem. Mieliśmy sobie trochę rzeczy. Co chcesz zabrać? Łuk bierzemy, to ci zostawimy. Ebonitowy myśl
biorę od ciebie, to nie jest ci potrzebne, to ci nie jest potrzebne, to ci nie jest potrzebne, to ci nie jest potrzebne. I zostawię tam. Bointowy hełm, srebrny hełm, wasza i tak dalej i tym podobne. Ruszajmy. Dzień dobry. Rozejrzyj się. Zabiłem ci kupę rzeczy, moja pytku. Więc ja jeszcze raz to ci sprzedam. To ci sprzedam. No i w strojach jeszcze kupę rzeczy ciekawych tutaj widziałem. No i... Retoryka wzrasta do poziomu 60 spoku. Coraz bardziej się zbliżamy do kolejnego poziomiku. W mixce, jak już patrzyłem patrzyłem, no i w składnikach, okej. Okay. Pamiętaj, żeby polecić nas swoim towarzyszom. Moi towarzysze, kurczę, nie mają czasu. No, czy oczywiście, że tutaj jak będą kiedyś, no to na pewno będą do ciebie zachodzić. Automatyczny zapis, No do tego tak co mi się najpierw wziąć do 10 tak cały. Duszki można zabrać, czy będę cię krzyczeć? Idź rzucać swoje zaklęcia gdzie indziej. Komnatu małych. Czyżbyśmy się zgubili? Dajcie tam dziadku, muszą porozmawiać. Wracasz. Mam nadzieję, że zwycięsko. Udało mi się zdobyć szczątki potem. Doskonale. Takie rzeczy zazwyczaj udają się, gdy ludzie zaczynają działać. Uświęcę te szczątki. Na wypadek, gdyby Falk nie wyraził się jasno, samotnia ma u ciebie dług. Okej, spoko, tacy zamiaszczu, dziadku, gdzie ty byłeś, teraz tam dam, czy kiedy mogę ciebie okraść, to jakoś może zajmować to, co ci kiedyś dałem, czy nie? Ciekawe, co on z tym zrobi? Wilcze Kluwa, książka trzecia. Duch Nir. No to mamy tego całego jego posiadłość, pokoik, dosyć ciekawy. Dobra, idziemy tego całego Falka, u mnie sto rękiego czegoś jakoś. Automatyczny zapis. Obserwuj niebo. Gwiazdy w ogóle, tam. Hola, hola! Gdzie z tymi czarami? Idziemy do tego całego błękitnego pałacu, tylko panowie, ja cię tak dosyć gubię, tak więc tego typu szkoły. Szkoły, czary mi są potrzebne. Do przodu trzeba jechać. No, tutaj żadnego strażnika, to możemy sobie użyć też. Okrzyku. Jestem zmuszony prosić cię o Dobrze. Cieszę się, że to sobie wyjaśniliśmy. Nawet nie chcę się grać z nimi na ten temat. Pięć na moc, to coś się może zdarzyć. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Udało mi się rozwiązać problem potemy. Wydaje się bardzo na tobie polegać. Dziś udało ci się dokonać czegoś wielkiego. Nieważne, komu sprzyjasz w tej wojnie, Potema zniszczyłaby obie strony. Gdyby nie ty, zakończyłoby się to porażką. Powinienem był uważniej słuchać ostrzeżeń Warniusa. Nigdy już nie popełnię tego błędu. Przyjmij tę zapłatę. Jarl chce okazać ci wdzięczność, ale bardzo chce zachować powrót Potemy w tajemnicy. I nie zapominaj, że uważamy cię za jednego z obrońców samotni. Tarcza samotni oddano 1500 sztuk złotych monetek. No to tarcza jest w sumie ciekawa, mam nadzieję. Wykonanie. Zbudzona wilcza krowa.
Tarcza samotnicza 37 pancerza. Zwiększa odporność na magię o 20%. Tarcza blokuje o 25 obrażeń więcej. Sympatyczny. 37 ma do tego pancerza, a ja mam jakąś tarczę 40 bointową tarczę. Ej, chłopie. Będę musiał sobie ją troszeczkę ulepszyć. Zapytam się o tą ostatnią. Masz jakąś sprawę do załatwienia na dworze? Rzeczy na temat Elsif. Znaczy. Ona wciąż opłakuje swego męża, najwyższego króla Toryga. Więc zostawiła mi wiele aspektów zarządzania dworem. Okej, dzięki. Nie zapomnę o tym, co udało ci się zrobić dla samotni. Miałam nadzieję, że pomożesz mi w pewnej kwestii natury osobistej. O co ci chodzi, moja? Mój jarlu, moja pani. Falk mówił mi o wydarzeniach w jaskini Wilczy Czerep. Twierdzi, że można ci ufać. Jak zapewne wiesz, czczenie Talosa jest w cesarstwie zabronione. Gdy chowałam męża, składałam ofiary wszystkim bogom, za wyjątkiem Talosa. Weź proszę róg wojenny, który odziedziczył po ojcu, i zanieś do kapliczki Talosa. Będzie prawdziwy zaszczyt, przykro mi. Teraz nie mogę. Czcisz Talosa? Rzeczywiście tak jest Nordem, tak więc to będzie prawdziwy zaszczyt. Dziękuję. Wiele by to dla mnie znaczyło. Okej, róg bojowy teraz. Wszelkie pytania proszę zadać zarządcy Falkowi Ogniobrodemu. Dobra, mnie tutaj interesuje jedna taka... rzecz magiczny. Ja tu lato, zdjęcie zakręcia, nie mogę zdjąć zakręcia, z tego spoko. Okej, spoko, co ty zamiarasz, tak więc mój przyjaciel? Pośpiesz się, rozejrzyj się. Znaczy przyjaciel, moja przyjaciółko. Strój do spytania, może coś mieć ciekawego, otwieranie zamków łatwiejsze, rzeczy typu, masz... tego typu rzeczy, tam kula światła, zwoje, księgi wróżnych, może byś miał coś ciekawego, masz tą wielką duszę. No, w broni to ci mogło badziaka sprzedać, albo tą 15, to ci sprzętą 15 obrażeń więcej. To ci mogę ten cały list wziąć i upchnąć jakoś, co za freak masz. Uważaj na siebie i pamiętaj, świat jest pełen ludzi, którzy chcą przelać twoją krew. To zaraz tą moją krew, to ty gadasz, kobieto. Mam dosyć ciekawe zadanko, nigdy go nie robiłem. No, zobaczymy się, kto mi się weźmie i po... No, i odmien to interesuje. W różnych zadaniach. Wiem jak mapka, jaskinia, mgły. No, w sumie nie jest dosyć daleko to. Z młodszych przystani dosyć blisko. Bieżąca lokacja. Lecimy. Zeskoczymy sobie koło naszego ukochanego domku. Tutaj zostawimy sobie kilka rzeczy. Już tutaj jesteśmy, mamy naszą kochaną skrzynkę nareszcie. Bróżny, ten bróżny sobie zostawimy, ten motyl sobie niech tutaj leży, mam tę całą kość tego gościa tam. Stal. Idziemy do naszej chatki. Jakiś smoczyń tutaj zielony poleciał gdzieś. Mi się z tym smoką w ogóle kuczyni nudzi. Czyli mam tą całą tarczę z zemiaszą. Teraz tą tarczę chciałbym sobie wpakować tam gdzieś. No, no nie wiem, no tutaj można dół. Mam już na tej bronie. Tarcze i tak dalej i tym podobne. Medyczne buty, znaczy medyczne rzeczy, szczerze mówiąc, co będzie, mamy manekin bointowe, różne typu przedmieciki norskie rzeczy, tutaj mamy krasnoludzkie, tak? Mnie dusz. No tobie wezmę i taką tarczę dam, czegoś to by nie. Strój. Bointowa tarcza, tylko jedną mam taką tarczę, tak? Tarcza samotnie. Możemy dać tarczę, jakby co.
No to którym z was będzie miał tarczę samotną? Na przykład ty będziesz miał taką tego typu tarczę, jakby co? Broń. Łaba dzika też możemy mu dać. Trój. Taki diamencik jest. Zdobyć się może, nie? No to dajemy temu strojowi zajmaszczemu. Póki zdają 30% bardziej więcej. To ci też to damy, jakby co masz. Może łabazikę gdzieś tutaj możemy wziąć i wpakować. Broń. Użyjemy go, niech sobie tej bierze i leży. Mam tutaj coś jeszcze do zostawienia, czy nie? Bo tak szczerze mówiąc, się tak patrzę. Może jeden z przedfitów moglibyśmy tutaj zostawić. Stroje. Nie, nic ciekawego. Tym możemy sobie wpakować coś. Do gablotki. Naszego kochanego kufra. Damy tam całą. Kość Pelagiusa, niech sobie tam leży. Kamień w sumie jest też ciekawy. Dobry, ładnie to brzmi. Idziemy na zewnątrz, nie mam co bardziej kombinować już. Do plecaka sobie jeszcze skoczymy. Albo tutaj, o. Broń, strój, mikstury, zwój, składniki, księga w różnych tam, no to chciałem sobie zostawić. Z tą pochodnią po co rozbiorę ich hasa, no nie wiem po co mam 217 wytrychów, ale jazda, nie? Składniki, zwoje, mikstury, strój, broń, dobra, tyle. Nie będę tutaj kombinował, nie wiadomo jak, może te książki i tak dalej, tym podobne. A trzeba tą muchę jakoś wziąć i stąd prowadzić, ale... Chodzimy z nią do Skyrima. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. To chyba na tyle. Muszę iść. Dostaliśmy, kurczę, kolejny list. Dosyć ciekawy. To jest zwój. Nie zwój, tylko księgi, tam. No to tak jakiegoś wielbiciela. I resztę rzeczy już w ziemi. Obczaję mniej więcej, tam. Nie wiem, jak mam, co mam tam całe miejsce, no to lecimy tam. Chwileczkę jakby co. Smokowi się znudziło. Jak mi to wystrzały, w sumie dosyć dobrze to biorą i działałem. Jakiegoś niedźwiadka tam w okolicy widzę. F5. Okej, pokazuj mi w tym momencie drogę. Chcę się z tymi niedźwiedziami bawić, czy nie? Nie są, potężne wersje. Sympatyczne bronie, te. Oberwał mój też parkazji w ogóle. Wiecie, żyjecie. Tam wszystko, co ta bestijka ma po sobie, tam. Mamy wejście. Nie wejście, tylko całą kaplicę. Sympatycznie to wygląda, tak? Pospolity tutaj na dusz. Kopicę Talosa, tak? Kopicę Talosa. Krasnoludki sztylet. To będziemy mi łać. Miksturka wytrych, 9 sztuk tych monecik, taki talerz ciekawy. Narzędzie do balsamowania.
Czyli usunęło mi jakieś rzeczy. Dom jakieś rzeczy. Pewny chomik. To tutaj musimy to jakoś dać, czy to co? Bo ja nie wiem. Tak, musimy tutaj ten cały róg położyć. Okej, zostawimy ci ten cały róg. To mi daje tutaj ta los, efekty aktywne. Mamy coś ciekawego, czy nie? Marynacja magii. Amulet, plecak, błogosławieństwo, to les, ta losa. Jest pomiędzy krzykami skrócono 20%, no to w sumie, no nie wiem, czy jest ciekawe, czy mniej. Mhm. Jak mapka. Nie tak, ja mnie to interesuje. Musimy sobie znowu porozmawiać z tą samą Elsie. To wracamy do tego całego błękitnego pałacu. Sybilla Stentor posiada na temat teorii magii taką wiedzę, jakiej ciężko się spodziewać u ludzi. Nawet u Bretonów. No cię sam, chłopie. Granat. Iwo, zanieczar w iluzji. Ja nie mam nic takiego, chłopie. Idziemy do błękitnego pałacu. Pani piękna, co to zamieszcza? Gdzież będziemy mieli jakichś problemów z tym wszystkim? Jeśli masz jakąś sprawę, rozmawiaj z moim sekretarzem, Falkiem Ogniobrodym. Wie to, róg jest już w kaplicy. Falk twierdził, że mogę na ciebie liczyć. Masz już pełne prawo nabywać posesję. Możesz wykonać pierwszy krok, by zostać Tanem. Gdy już uzbierasz fundusze, porozmawiaj z Falkiem. Co, nie rozumiem, czy ja mam kasę dać za to, żeby zostać Tanem, tam? Czy potrzebujesz ode mnie czegoś jeszcze, mój jarlu? Na moim dworze jest miejsce dla nowego Tana. To głównie tytuł honorowy, ale wiąże się z nim kilka przywilejów, z których możesz zrobić użytek. Jednakże mogę nadać ten tytuł tylko komuś znanemu w moich włościach i posiadającemu choć jedną nieruchomość w moim mieście. Pomóż moim ludziom i kup dom od mojego zarządcy, a uczynię cię swoim Tanem. To dla mnie zaszczyt. Muszę to zrobić kiedy indziej, tak? Co mam ci dać? Dla mnie zaszczyt. Powodzenia. Okej, kup dom samotnie. Muszę pomóc różnym tych ludziom. Spoko, to co zamiast. Módl się za samotnie i mego męża. Kostur magicznego świata. Czy muszę z tego się porozmawiać? No i tak dalej. Tym podam, czekaj sobie wracam i grę zapiszę. Okej, jak mapka. No i damy się w tym momencie magazyn Kompanii Wschodniej. Ty, jeśli szukasz sposobności na zarobienie kilkuset timu, nie ma dla ciebie słów. Jestem do twoich usług. Pozwól wilkom spać, znajdź nekromantę i dziwne stworzenia, da? Sobie to zamko weźmiemy, zrobimy. Ten cały dom jeszcze, że mnie zainteresuje. No szkurna ta. Czyli musimy to na brzeg jakoś się dostać. Tu widzę jakieś klatki, a może ciekawe. Pewnie ty powinien jakoś interesować tam. Przywołanie, przywołamy sobie tego cygo. Kościotrupkę, tak? Nie mogę, bo mi się magia jakoś wzięła, no i zmniejszyła, no bo innej kapeczki użyłem. Mam tę momencie kapeczkę teraz jakby co. Czyli tam jakby co. Mam do naszego przyjaciela i to jest najważniejsze. F5 i lecimy. Trójeczka w łapę. No nie tego typu
piszczały, kurnia ta leza. Od razu kurczę, dopiero im biegną, tam. Broń, elfie strzał, broń to wystrzał. Strzał i tak dalej, muszę się jakoś wziąć, no i odbić jakoś. To jest sytuacja ciekawa, że przez mnie oni tutaj biorą. Mam tylko nekromantę, widać, że on jest potężny. Sztuczny wilk. Kurna chata. Te wszystkie strzały poddawać. Nekromanta. Płoniesz żywcem. Leż, kurczę, dziadzie, nie denujmy. Przeszukamy tego Necromanta. Choć 100 temu. Dziennik Necromanta do przeczytania. Do wilczej klatki, jakaś tam szata, buciki, mitry są strzały. Szczerze mówiąc, są sympatyczne narkowe, że to mi się wydać może. Tyle tylko? Przeczytamy jego dziennik zamiażdżu. Dziennik Necromanta. Okej? Okay. No, szukam go, się to się dzieje. Nekromantio. Bo tam się bierze i osób bawi to nasz przyjaciel z tymi wszystkimi tymi wiosykami, nie? Nekromanta, dosyć ciekawe. Wyborkomy kita. Gdzie czy się otwiera? Ktoś jest ty wilk. Chodź ze mną. Musisz coś po niej zaczekaj. Na mnie w mieście. No to poczeka mnie w domu. Farma w tundrze czy posiadłość owego chłodu? Druga posiadłość dla ciebie jest bardziej sympatyczna. Nie w tym. Czy ja w tundrze dam? Ej, wilku. Poczekaj na mnie w domu. Posiadłość w krwawym chłodu. Ta autobestyjka będzie na mnie czekała w określonym miejscu, mieście. Ja mam jakieś dodatkowe zamki, udało mi się wziąć i obczaj te. Skradanie cienia. Wartość 60. Będzie kieszonkowa po... Doniosłem się do poziomu 39. No to spoko, mam też zamiaszczył książeczkę jakby co. Jakieś tam skóra, mamy tego typu też byczułki dosyć sympatyczne, możemy sobie tutaj coś pogotować i tak dalej, tym podobne. Parek pusty i sympatyczny, da? Wszystko tutaj, co tym miałem do wzięcia, wziąłem. Okej, okay. Sobie tutaj wziąłem wszystko ładnie, to co jest zapisałem w tym momencie.
gdzie jest nasz przyjaciel z Arkazy i tym podobne. Mam naszego Farkasa, ty mam naszego piesia. Chodź ze mną. Ale co na przykład nie, nie będziemy robić, to mamy w różnych zadaniach ten Oktawie musi się dowiedzieć, że Inskar nie będzie już sprawiać problemów. To mamy w tym momencie zadanko w tej całej samotni tam. Jak małka. Lecimy tam. No i trzeba tutaj mu topowej znajduje się w tym oto miejscu. Ciekawe patrzenie w ogóle. W tej całej knajpie, tak jak dziadku. Starość nie jest taka zła. Córka zapewnia mi jedzenie i już nie muszę pracować. Inska anuluje twój dług. Jestem ci wielce zobowiązany. Nie wiem, czy wiesz, ale niegdyś sam byłem wojownikiem. Pokażę ci kilka sztuczek. Lepiej porozmawiaj z moją córką Ewert. Jest mózgiem całej rodziny. Ok, 5-5 w tym momencie. Mamy wykonane wszystkie zdanka. No i w tym momencie powinniśmy jeszcze sobie kupić tutaj dom i dzięki temu możemy dostać tym santanem, ale szczerze mówiąc to aż tak bardzo mnie w tym momencie nie interesuje. Dobra, zajmiemy się jeszcze jednym zadankiem, jakim jest niespokojni zmarli. Musimy udać się na Złote Wzgórza i tam zająć się nieumarłymi, nie? Prezentację Złote Wzgórze, tak więc udamy się w tym momencie do tego oto obozu. No i stamtąd weźmiemy, jak najszybciej się tam weźmiemy i udamy. W tej mapie mamy od razu już pokazano mi więcej gdzie gonić. Mam nadzieję, że to nie będzie niewiadomo jakie drugie znajdko. Jeszcze sobie weźmiemy i ogarniemy to w tym odcinku. Zaj tutaj przyciskam wszystko to, co ze mną szum bierze i działa. Mam mieć tak z pół godzinki nagrania, tak więc sobie weźmiemy i jakoś to ogarniemy. Tutaj z nami biegnie nasz przyjaciel w ogóle. Okulata. Siedemka. Mam tych kultystów, te, którzy mnie biorą od czasu do czasu atakują. Nie. Tego typu strzały sobie pomyślałem, że najlepiej będzie, jak sobie dam je moim przyjacielowi. Arkasowi. Widziałem wszystko co możemy, kościane strzały, elfie strzały, śniący pył, przepis z nami, który on podnosi nam luz, to chyba taką okay, przepis kiedyś brałem, czy tam złoto 28 sztuk. Szata kultysty, maska kultysty, rękawiczki kultysty, buty kultysty. No fajne są rzeczy, bo mało kasy kosztują, taki sztetik też bym się mógł wziąć i podać jakby co. Jeszcze mi chyba dwóch zostało. Zapiszemy grę i lecimy. Moje złoto bóstwo tutaj widzę, że ostro z nim wyżej walczy. Kasie, o kurno się zawiesiłeś, chłopie. Niesympatyczna sytuacja, broń. Dwie mi zostały tam. Mam też niewiele, które on tutaj bierze. Mi pomaga. Znowu mam tą ognistą strzałę, która cały czas bierze w łazi. Kasia, może byś mi pomógł, czy nie? Mamy koci kotka tutaj, który mi bierze jeszcze przy atakową. Wszystko co ta bestia miała przy sobie i broń mnie to interesuje, mam te krasnoludzkie strzały. Nie wiem, czy tych kultystów zaatakował, bo aż nie wiem. Bierzemy wszystko co ma szata kultysty, maska kultysty, rękawica, buty.
czarownicy strzały. Sztetyk w sumie by mi się też przydał. Nie wiem, czy po co mi sobie wreszcie zmieniać wilkołaka. Very cool. Lesiowi weźmiemy, ja sobie będziemy nawalać. A on kępa. Pełnicy, no to jest sympatyczny przedmiotik do alchemii, tak? Przatam maskę, rękawice, buty. Są skwieszczało na alkowy szklecik, spoko. Panie Farkosie, wiesz co, ja ci coś tutaj ciekawego dam. Co chcesz zabrać? Dam ci, mój przyjacielu. Masz te kurna, te ogniste strzały, erum, wybieram ci wszystkie, jakie mam. Tego przedświty sobie zostawimy, tutaj mam te stale bełtem, to masz. Złote strzały, co się stało z tym wszystkimi strzałami, które mam, chyba już. Nawet że ci się nie przydadzą, okej. A więc prowadź. Lecimy tam, teraz jeszcze nie było. Jak mapka dosyć daleko, nie, w sumie, że jesteśmy na miejscu w pięciego, co? No i sypiamy, moi drodzy przyjaciele. Zmęczył mój główny bohater. Odpiąć to mamy jakieś dłużka fajnego, sympatycznego, chyba widzę. Zadanko dla białej grani. Wszystko co możemy tutaj. Ta strona do przeczytania. Gościa wcielił na truli. Tego typu buciki ma taki sympatyczny strój. Nie mogę go wziąć, skrzesić, szkoda. A jak to już jestem, to niby zadanko się udało tutaj wykonać. Jakiś skazutek wziąć, złówek wziąć i poszukać tam. Pójdziemy do środka. Automatyczne zapisywanie. Picie, picie. Jabłuszko, szczerze mówiąc, nie wiem czy mi się tutaj opłaca wziąć. Duży słon. Ten oto domek. Jakby słuchajcie, był jakiś oddech czyś. Gdzieś mamy przyrządy do alchemii. Żółta księga zagadek. Kurna, ta w tym w Morrowindzie była. Tego typu książeczka dosyć ciekawa. Olby i smok. Zobaczymy sobie tą książeczkę. Jest sympatyczna. Nie wiem, szczerze mówiąc, kurczę, chyba sobie weźmiemy i ten. Będziemy ją zatrzymywać. Zabijanie zanim zabiję ciebie. Op i smok. Coś ciekawego. Jakieś dwie miski. Bułka. Jakieś ciuszki dla chłopaka. Mam tu jakieś wyjście na wyższe piętro i jakieś drzwi drewniane. Do piwnicy idziemy do góry, może tam coś ciekawego znajdziemy w pięciu, co? Kolejne dosyć ciekawe książki. Urwal, dziennik. Okej. Mógł coś powiedzieć przy tej książce, nic. Flaszkę, kubek, mamy tutaj kubek, ten jest pusty, szkoda. Szafka, w której mamy jakiś ubiór, to też nic ciekawego. Przedmiociki.
Dosyć ciekawe, tutaj mam jakiś garnek i tak dalej, tutaj już widziałem wcześniej, idziemy na dół zatem. Nie zobaczymy tutaj tej całej piwnicy. Wydawało się nic tutaj ciekawego, nie ma pusty worek. Tutaj widzę, że mamy sól. Wydawało się, nie ma nic ciekawego w tym roku, mamy trzy oki kapusty. Beczki, jakaś kapusta, beczka, jakieś jabłuszko. Mamy jakiś przycisk, który możemy użyć, jeden przycisk wezmę i wycisnę, coś mi się tutaj na pewno weźmie i boży, albo stanie ciekawego, tak? Moja ukochana kółka, tam mój owadzik, sympatyczny. Wow, od razu tak szybko mi się tutaj wzięło i... Ja cię kręcę, taka sytuacja nieciekawa. Parkacie, nie wiem czy ty widzisz, ale tutaj cię atakują mocno. To cię oduczy zadzierania ze mną. Muszę poszukać tutaj wskazówek w laboratorium, buty, ubiór, no i żelazo jeszcze bierzemy. Mikstura ofiary upitej kondycji, znaczy, że ta mikstura uzdrowiająca, mikstura upitej kondycji. Mikstura zwiększonej kondycji, odtrutka, mikstura uleczenia choroby. Przynajmniej tu mamy dosyć ciekawe rzeczy tam. Lche. Alembik. Drewniany talerz mnie interesują, czyli ja użyję tego alembika. Zabójcza powolna trucizna, piękny przedmiot, mam tutaj kolejny sympatyczny dziennik. Tyle to piękny, cudowny zamiast tej kobiety. Tylko czekaj, ja sobie tutaj wezmę i tutaj kolejny przycisk, jestem ciekawy. O, ten przycisk tutaj bierze i otwiera się giera jakaś tutaj, gówna co. Różnego typu księga żebraków. Mity o szarogoracie, kurna, to ja szarogata i spotkałem. Więc tego typu mity mogę wziąć i sobie przejrzeć z miłą chęcią. Podniosę trochę czasu, sobie wezmę i to przeczytam. Bierzemy tą książeczkę. Księga Dedr, też chyba taką książkę mam, czy nie? Gwiazdozbiór. Tego typu księgę Dedr bym sobie chciał przeczytać, czy nie? Ale bierzemy i czytamy ten oto dziennik. To bierzemy. Będziemy coś robić tutaj przy tej alchemii, czy nie? Już jesteśmy tutaj. Też wiem, że dosyć dużo różnych składników zbierałem. Więc mógłbym sobie tutaj coś wziąć i pokombinować. Chemię sobie dzięki temu troszeczkę wezmę podwyżę. To z tym, to nie, czy nie, możemy sobie zrobić najpierw to i tą. To i to. Do magii. To to. 1,4 poziom postęp, tutaj też wzrasta naprawdę, poziom 40 jakby co. Do zdrowia. To patrzyłem, tutaj mamy podatność na magię, tak? Podatność na mróz. Premia do przywołania, tak? Premia do zdrowia, tutaj mam też do magii.
leczenie z chorób i do kondycji. 54 poziom. Jak pamiętam, do 80 powinien mieć. Są jakieś takie trzy rzeczy bardziej potrzebne, żebym tutaj miał tutaj jakąś możliwość do stworzenia czegoś ciekawego. I trzy. Tutaj z tym nic, tutaj możemy sobie coś wziąć, wymodzić jeszcze, tak? Mam bliżej pył. Nic, okej, dzięki. Prawie 75 poziomy. Czyli... I od tutaj, tak? I od tutaj, to jak to nacisnę, co się tutaj zamknie, tak? Mucha tam gdzie została. No to mnie to interesuje, da? Tylko nie wiem w jaki sposób powrócowałby to wziąć. A tu już mam jakiś ten... W Skyrim się to idzie. Czy w tym momencie na dachu, tam? Mam tu jakieś wejście, przejście albo coś w tym rodzaju? Dziwne, bardzo dziwne. Na górze byłem, nadal byłem, tutaj mi zostało tylko to łóżko, czy mamy tutaj coś pokazanego? Panie, mam dziennik. Należy do kogoś to łóżko, to ja mogę tutaj wziąć i spać. Brak zadania. Czyli w tym momencie tutaj mamy chyba wszystko ten. Znajdź stalową studnią. No to na zewnątrz by taka stalowa studnia. Mucho, wychodźmy się. No już tutaj widziałem tam. Tutaj mamy, oj, czula, tam jest mamusia. Gdzieś tutaj jest ta cała stalowa studnia, tak? Muszę sobie znaleźć. Gdzieś komuna będzie. Widły. Zrobimy aż w tym momencie zgra. Nic mi tutaj nie pomaga. Pasowałoby mi tutaj porozglądać dosyć dobrze. To całą prawę. Studni ani widu, ani słychu. Chciałoby się to gdzieś na górę jakoś udać się stamtąd dobrze rozejrzeć tam. O, jest tam jakaś jakby studnia? Nie, to kamień. Ten gdzie ja tu będę brał i kombinał, powiedzcie mi. Jakie zdanie ciekawe. Co
Słuchaj, był Farkasa gdzieś tutaj w okolicy. Farkasa. No, gdzie jest ta studnia, powiedzmy. No, grze jest, okej. Okay. Czy tam na górze widzę jakieś kamienie? O, to jest ognisko. No, ja po tych kamieni widzę tutaj jakieś drzewka. O, wilki. Roślinki. Przechodziłem się za ławką w mieczu. Ok, mamy szkielet chłopaka, teraz 3 sztuki to. Ten chłopak spoczywał w tym momencie w pokoju, muszę ten miecz zanieść na farmę. Ale jasne. F5? Nigdy nic nie wiadomo. Mamy dosyć smutna historia, ale dostaliśmy jakiś fajny ten. Jakiś fajny dostaliśmy mieczyna. Ej, ziomo. Cześć. Twoja rodzina może teraz spoczywać w pokoju. Dziękuję. Trzymaj, weź to. Za twoją ciężką pracę. Co tam? Zostałem klucz do plantacji jakiejś tam zaniaszczy, tak? Ucho, wychodź tutaj. Opuść mnie. No, wstanęła mi kurno tam w drzwiach. Teraz mi on wstanie tutaj w drzwiach. Dobra, spoko, zajmę jeszcze kluczyk. Jedno z Kalima. Rozwód wędzi, kurna. No i tutaj nowe zdanko, tak? Zasadzić jakieś rośliny? 10 sztuk? W zasadzie 10 sztuk roślin uprawnień mam tutaj. Kapusty możemy sobie zasadzić, nie? 1 na 10. Też ziemniaki. 2 na 10 mógł tutaj kapustek, no czy nie? Pusta. 3 na 10. 4 na 10. 5 na 10. 6 na 10. Starczy mi chyba tak? No gdzie? 7 na 10. 8 na 10. Mamy te ziemniaki. 9 na 10. 10 na 10, spoko. Przynajmniej zarządcą na plantację tę. Prawdopodobnie nie możemy się wrócić w tym momencie do Białej Grani. Tam z Lydią porozmawiać, żeby ona nas wzięła i tym samym, że zarządcą został. Trzymaliśmy się. Co się stało? Czas by nasze drogi się rozeszły? Idę do domu. Tam mnie znajdziesz w razie potrzeby. Paka się, żebym cię nie szukał, nie domu cię. Opiecielu. Smucza przystań. Dzień się w sumie zrobił. Bie to moja piękna, cudowna zamiaszcza. Jesteś mi bardzo potrzebna. To zaszczyt znów cię widzieć, Tanie. Dla mną potrzebuję twojej pomocy. Prowadź. Biorę. Wiem jak mapkę i będziemy musieli się na tą plantację całą wziąć w tym momencie jeszcze raz. Pamiętać tak, gdzie jest ta cała plantacja. Jest plantacja złote. Burza. Bieto. Jestem tuż za tobą.
szukam zarządcy na swoją plantację. Co ty na to? To zaszczyt być twoim zarządcą. To naprawdę porządne gospodarstwo. Okej, zatrudnij pracowników do pracy na farmie 500 sztuk złota. Chcę cię prosić o kupienie dla mnie konia 1000 sztuk złotych monet. Kup trochę nowych mebli do domu na farmie. Kup zwierzęta hodowlane na plantację. To spoko, ty więc masz tej kasę? Zaraz tego dopilnuję. 500 sztuk złotych monetik. Kupimy sobie konika czy nie? Czego by nie 1000 sztuk złotych? Chyba warto zbudować stajnię, nim wyłożysz ciężkie pieniądze na konia. To zrobisz miejscu stajnię czy nie? Kup trochę mebli do domu. Na farmie meble chyba mamy czy nie? Oczywiście. Który pokój mam umeblować? Kuchnia, wyposażenie, jadalni, laboratorium alchemiczne, dasze, główna sypialnia, sypialnia dla dziecka, biblioteka i sala z gablotkami. To jest sympatyczne. Bardzo dobrze. Zaraz wszystko załatwię. Super. Trzeba ci czegoś jeszcze? Kasy tracę na wszystko, tak? Kup zwierzęta hodowane na plantację. Najpierw musisz zbudować zagrodę. Też bym wiedział, jak się zagrodę tutaj bierze i robi. Konika nie możemy, kup trochę nowych mebli do domu. Który pokój mam umeblować? Laboratorium alchemiczne, poddasze, główna sypialnia. Bardzo dobrze. A nie poddasze. Trzeba ci czegoś jeszcze? Główną sypialnię chciałem kupić. Chyba warto zbudować stajnię, nim wyłoży... Oczywiście. Który pokój mam umeblować? Bardzo dobrze. Zaraz wszystko załatwię. Trzeba ci czegoś jeszcze? Nie, no chyba tyle. Miłego dnia. Użyj warsztat na farmie. Różnego typu rzeczy mogę wziąć. Sobie tutaj robić zagrodę na zwierzęta. Czy drewna opałowe, no i gwoździe potrzebuję, tak? Dobra, nie poczuję. Nie potrzebuję takich załóg w tym momencie. Plantacja złote z góry, tak? O, tutaj mamy ten manekin do zabawy, tam. Kapliczka. Akatosza. Dibelli dalej. Możemy sobie wziąć i wybrać jakąś fajną kapliczkę tutaj, spoko. Dalej. Wybierz, nie potrzebuję żadnej kapliczki. Stolik ten jest pusty, jakiś region na książki. Mucho, kurna. Ty nam dorobiliśmy chyba, tak? Możemy sobie tutaj wszystko ładnie wziąć i umeblować i tak dalej, podobnie. No i jest ładna sypialnia, kurna ta. Rzeczy na broń tutaj leżą cały czas. Jak tu nie jest pusty łóżko, w którym możemy się przespać, dobra. O, mamy tutaj dodatkowe rzeczy na naszą broń. Książki zemiaszczu. Gdzie to jest wyjście, powiedzmy, z tej naszej zemiaszczej domu. Z tego naszego zemiaszczego domku. Nie no, powiem, że jest dosyć sympatycznie tą... Muszę zbudować tej zagrody dla zwierząt. Nie chcę tego robić, bo nie posiadam w tym momencie tych rzeczy. Farma musi na sobie brać i zrobić. Mam naszą przyjaciółkę, która w tym momencie się wszystkim bierze i zajmuje. Może kiedy gdzie to wezmę i ogarnę. Ja w tym momencie sobie wezmę, no i... Jak mam, wrócimy się tutaj tej mrocznej kniei do białej grani. Tam miałem kilka rzeczy do sprzedania. Jeszcze tą naszą muszkę chciałem wziąć i ten tego. Nie stanie, tylko biała grani to interesuje. Tą muszkę chciałbym gdzieś wziąć i wysłać. Siostrzyczkę mojej muszki tam. Ty nie jesteś tutaj tam? Nie, to ja sobie bierze i stoi. Żaku, chodź ze mną, musisz coś ponieść. Poczekaj na mnie w domu. Poczekaj na mnie w mieście. No to idź do jakiejś tam chatki. Parma w tundrze posiadłość krwawego chłodu. Plantacja złote wzgórze, no to do tej posiadłości możesz sobie wskoczyć. Na rzek. Czyli w tym momencie zostałem znowu sam, musimy sobie z naszego farkasa znaleźć. Jak mogę? Jod mnie to interesuje, jakby co? Jaki łatwy sposób wziąć i tego całego farkasa znaleźć, powiedzcie, w mojej dyspiecie.
Dowiedz się, jak możesz pomóc innym towarzyszom. Bieżąca lokacja, tutaj mamy dowiedz się, jak możesz pomóc innym towarzyszom. Spoko. Chyba się tutaj całej naszej pięknej, cudownej zemiaszczej. Matki, wiem. Towarzysz. Zmęczył nasza postać zemiaszczą. Mam też kilka rzeczy tutaj na sprzedaż ostatnio, kurczę, wziąłem i sobie ich nazbierałem. Ja mam Talosa chyba. Pizza Talosa. Jo, jo. Nie mam tego całego Jorba. Wszyscy są tam na dole, tam. No w sumie to jest też moja kurna ta HP, biorę dowody, wszystko jest moje. Mógłbym sobie to ładnie wziąć i wszystko ogarnąć, gdzie są moi towarzysze, z którymi mogę sobie wziąć, no i... Wilkas mnie nie interesuje, ja z Warkasem szczerze mówiąc. No chodź tu. Mocna trucizna kondycji. No nie będę kradł. Warkas. Jesteś dla mnie dobrym przyjacielem. To coś znaczy. Za mną potrzebuję twojej pomocy. Nie marnujmy czasu. Jesteś żubran, tak powinien być. Co się stało? Ponieś dla mnie co chcesz rzeczy zabrać? No stary, ja ci kurczę chcę coś dać, jakieś rzeczy, nie będę od ciebie nic ten brał. Ruszajmy. Mucho, właśnie tutaj. Mucho. Jak nie chciałem wziąć i wypuścić. Widzimy zatem z tego cego Jorvarsk. Może mu muszę tutaj jakieś rzeczy wziąć na kraj, żeby później je gdzieś nie sprzedawać. Co wy na to? No wychodzimy stąd, będziemy kończyć odcinek mojego przyjaciela, no i w kolejnym będziemy się brać za jakieś inne dosyć ciekawe zadanka. Białej grani. No i powoli będziemy się zajmować tymi różnymi zadankami. Tak więc ja w tym momencie będę kończył swój odcinek. Chciałem sobie gdzieś stanąć w jakimś takim miejscu dosyć sympatycznym. Więc trzymajcie się, ciepło, zostawcie jakiś komentarz. No i usłyszymy się w kolejnych odcinkach. Hejka, papa. Moi drodzy przyjaciele, F5.